Przebiegać będzie tak jak w poprzednich latach. Teraz nawet nie wiem, czy to już jest trzecia czy czwarta, bo troszeczkę umysł zaczyna to zacierać. Ale grupa postaci, które brały ongiś udział w takim korowodzie, czyli Święty Mikołaj, Baba Mikołajowa, Śmierć, Diabeł, Anioł, Cygan, Żyd, nawet Turoń z nami dzisiaj idzie, choć to już bardziej taka postać z tych wiejskich kodów. Wędrują razem z ludźmi przez Cieszyn, robią dużo zamieszania, dużo hałasu, scen rodzajowych między ludźmi, między sobą i w takim troszkę radosnej atmosferze prowadzą ludzi do miejsca docelowego. No, w tym roku nie możemy pójść na rynek, więc idziemy na Stary Targ, tam będzie podsumowanie całej sytuacji i otwarcie jarmarku Świętego Mikołaja. Nie jak co roku jakby miejsce, w którym ma wylądować jarmark, w tym roku Stary Targ, no, ma tętnić życiem aż do świąt. No i tam cóż, no, mamy nabywać piękne rzeczy, spotykać się z świetnymi sytuacjami organizowanymi zresztą tutaj przez miasto Cieszyn, przez Cieszyński Ośrodek Kultury. A co będzie, to zapraszamy serdecznie na strony, zobaczyć na plakaty, zainteresować się i wziąć udział w tej sytuacji wyjątkowej i, że tak powiem, kultywowanej w coraz większej ilości miast, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. No, a my mamy to w Cieszynie, więc warto skorzystać. I w tym momencie powolutku bierzemy całą ferajnę i łączymy się z przyjaciółmi z Czech, którzy w tym momencie właśnie wchodzą na wzgórze zamkowe. Kochani Rostomili, zbieramy się, niech muzyka gra, zróbcie hałas! Kochani, orszak Świętego Mikołaja po raz kolejny startuje z wzgórza zamkowego. Moi kochani, ja najpierw chciałem w ogóle podziękować i pani burmistrz, i panu Adamowi. Próbowaliśmy z księdzem Adamem, z panem Adamem liczyć. Prawie księdzem. No właśnie. Który to już jest jarmark w naszym mieście? No nie pamiętam, nie potrafię podać tej liczby. Ale chciałem podziękować za to, że ten jarmark jest. Ja studiowałem w Krakowie, później pracowałem też i zawsze tak z zazdrością patrzyłem na to, co dzieje się na rynku. A rynek krakowski przed świętami jest piękny, właśnie tym jarmarkiem. Natomiast nasze miasto jest też właśnie piękne, bo widać przez tą całą atmosferę, którą tworzy jarmark, że przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Moi kochani, zarówno katolicy, jak i ewangelicy przeżywają ten okres jako szczególne takie odliczanie. I w kościele katolickim, i w kościele jezusowym piękny powstał wieniec adwentowy, gdzie mamy świece, gdzie odliczamy już ten czas do świąt. Jarmark to jest okazja, żeby coś ciepłego zjeść, czegoś ciepłego się napić, ale też kupić piękne rzeczy, rękodzieła przed świętami, żeby przyozdobić domy.